Halo, halo, dobry wieczór bądź dzień dobry, w zależności od pory, w której to oglądasz. Dzisiaj historia Karen Scheffer, która jako nastolatka miała kilka parapsychicznych doświadczeń, często pojawiających się w snach. Z wiekiem, gdy jej życie stało się bardziej intensywne, doświadczenia te stopniowo zanikały, aż do momentu, gdy zaszła w ciążę ze swoim pierwszym dzieckiem. Jedno z doświadczeń przepowiedziało jej straszny wypadek samochodowy. Jej wizja spełniła się pewnego dnia i doprowadziła do jej doświadczenia bliskiego śmierci. Mam nadzieję, że ta historia przypadnie ci do gustu. Weź kubek czegoś gorącego, a być może zimnego do ręki, usiądź albo połóż się wygodnie i zapraszam cię bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnej historii na moim kanale, tym razem o Karen Scheffer. Krótko po narodzinach mojego syna miałam najbardziej przerażający sen w życiu, w którym uczestniczyłam w okropnym wypadku samochodowym, który odebrał mi życie. Przez wiele miesięcy byłam przerażona, bardzo ostrożna i czekałam na ten dzień. Zanim mój syn skończył 7 miesięcy, uznałam, że to był tylko sen. Nic z tego nie będzie. Miałam nową pracę nauczycielki, dziecko, dom, męża, którymi musiałam się opiekować. Włożyłam w to zbyt wiele energii. I wtedy do tego doszło. Tego dnia od razu wyszłam z pracy. Zamierzałam odebrać syna od babci i pospieszyć z powrotem do szkoły, aby obejrzeć mecz baseballowy. Był to idealny sposób na spędzenie popołudnia z moim synem. Kiedy zjeżdżałam z autostrady, zachowując ostrożność, skręciłam w lewo na świetle, które od jakiegoś czasu było zielone. Pomyślałam, że to mój szczęśliwy dzień, a potem w jednej chwili już mnie nie było. Natychmiast znalazłam się w najpiękniejszym, spokojnym miejscu, w jakim kiedykolwiek byłam. Mój dziadek, inna osoba, którą znałam z poprzednich żyć, i opiekun byli gotowi pomóc mi w przejściu. Opowiedzieli mi o wypadku, pokazali miejsce zdarzenia. Powiedzieli, że nadszedł mój czas na powrót do domu. Przytłaczająca miłość i szczęście tego miejsca były bardzo zachęcające. Z każdą chwilą czułam się coraz lżejsza. Jednak w przypływie strachu i paniki zaczęłam płakać. Nie, nie mogłam umrzeć. Co stanie się z moim synem? Miał 7 miesięcy. Nigdy by mnie nie zapamiętał. Jego ojciec nie wiedział nawet, jak się nim zająć. Nie chciałam, żeby wychowywali go rodzice jego ojca. To nie był odpowiedni moment. Oni się mylili. W uścisku miłości uspokoili mnie, pokazując mi, że mój syn, cała moja rodzina, poradzi sobie po mojej śmierci. Śmierć jest częścią lekcji, których mamy się nauczyć na ziemi, a moja śmierć była ważną lekcją dla osób zaangażowanych w moje życie. Pokazano mi mój pogrzeb, nauczono, jak być blisko tych, których kochałam, i powiedziano mi, że w końcu będę mogła komunikować się z tymi, których duchy były otwarte na taki kontakt. Mogłam to zaakceptować. Powiedziano mi, że wszystko będzie dobrze. Cały czas czułam się lżejsza. Ale czekaj, mój syn, nie mogłam zostawić mojego syna. Dzieci potrzebują swoich mam. Musiałam być jego mamą. Nie mogłam odpuścić. Pokazano mi wówczas tyle cierpliwości i tyle miłości. Moi przewodnicy wyjaśnili mi, że uczucia, które odczuwałam, wciąż były połączeniem z moją ludzką stroną. Gdy moja ludzka natura zniknie, poczuję się lekka jak powietrze, całkowicie szczęśliwa i ekstremalnie kochana. Słowa nie oddają tych uczuć. Pomogły mi zrzucić z siebie ludzki ciężar. Uczucia były tak wielkie i zdawały się przyciągać mnie coraz mocniej, jednak moja więź z synem była bardzo silna. Wędrowaliśmy po tym pięknym miejscu przez coś, co wydawało się wiecznością. Rozmawialiśmy o moim życiu, o religii, o sekretach duszy, o których jako ludzie musimy po prostu zapomnieć. Przez cały czas byłam pod wrażeniem tego, co mi mówiono. Niektóre rzeczy były takie, jakie wyobrażałam sobie je za mojego ziemskiego życia. Kiedy moja transformacja została zakończona, mogłam wybrać przejście na inne poziomy, gdy będę na to gotowa. Od czasu do czasu myśli o moim synu sprawiały, że znów byłam ciężka. Nie mogłam znieść myśli o jego dorastaniu bez matki. Powiedziano mi, że inni będą się nim opiekować. Najpierw dziadkowie, a potem pokazali mi życie Jake'a,
Był najpiękniejszym chłopcem, szczęśliwym, ale z odrobiną smutku, który zdawał się przeszywać jego duszę. To była jego lekcja. Wchodząc w to życie, wiedział, czego powinien się nauczyć. Kiedy Jake miał około 7 lub 8 lat, pojawiła się nowa mama. Piękna kobieta o dobrym sercu, która zdecydowanie troszczyła się o Jake'a i dobrze go traktowała. Ale miała mieć także własne dziecko z moim mężem, a miłość, jaką okazywała swojemu własnemu dziecku, była inna i nierówna miłości, jaką okazywała Jake'owi. To nie jest to, o czym marzyłam dla mojego syna. Tak nie mogło być. Cieszyłam się szczęściem mojego męża, on był w porządku, był szczęśliwy. Jednak mój syn to była inna historia. Podczas nieustannej, cierpliwej pracy nad przejściem na drugą stronę, nauczyłam się także innych rzeczy. Musiałam odpuścić. Czasami wpadałam w histerię, a chwilę później byłam spokojna i pogodna. Widziałam także dziewczynkę, która miała zająć miejsce Jake'a, ale przed poczęciem plany się zmieniły i duch Jake'a musiał zająć jej miejsce. W momencie, kiedy byłam najbliżej zaakceptowania swojej śmierci, doświadczyłam nawrotu smutku i bólu, tęsknoty za moim synem i za moim życiem. Nie mogłam porzucić mojego ludzkiego życia. Moi przewodnicy starali się jak mogli. Nigdy się nie poddali. Nigdy się nie zniechęcili. To niewiarygodne, ile cierpliwości i miłości z nich emanowało. W końcu moja histeria została uspokojona przez wyższego ducha, który zdawał się otaczać mnie miłością. Moi przewodnicy zostali poinstruowani, aby pozwolić mi wrócić. Pomimo ich próśb o więcej czasu, powiedziano im, że w tym momencie mój duch nie odpocznie. Najlepiej było pozwolić mi wrócić, uspokoić mojego ducha, doświadczyć kolejnych lekcji. Błagania sprawiły, że wróciłam. Przed moim powrotem zrozumiałam, że moi przyjaciele i rodzina mają lekcje, które zostały przełożone w czasie, ale w pewnym momencie będą musieli nauczyć się tych lekcji, których miała ich nauczyć moja śmierć. Ustalono kiedy, gdzie i w jaki sposób mój duch powróci i jakie lekcje będę musiała jeszcze przejść. O niektórych z nich, których nauczyłam się po drugiej stronie, trzeba było zapomnieć, bo dla mojej duszy znajomość daty, kiedy znów umrę, byłaby niezbyt korzystna. W przeciwnym razie jako człowiek skupiłabym się tylko na tym, zwłaszcza w miarę zbliżania się tego czasu. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, było zabranie mnie z powrotem na miejsce wypadku, a tuż przed moim powrotem powiedziano mi, że kiedy moje dzieci będą starsze, nadejdzie czas, aby wrócić do domu na dobre. Natychmiast to zaakceptowałam. Ale zaraz, co można uznać za starszy wiek? Czy oznacza to tylko kilka lat więcej? Nastolatkowie? Czy dożyję, by zobaczyć, jak wychodzą za mąż i mają własne dzieci? To był trudny aspekt, z którym musiałam sobie poradzić zaraz po wypadku. Znów zaczęłam żyć z moim synem i mężem. Chciałam dobrze wykorzystać te lata, bo nie miałam pojęcia, jak dużo czasu mi jeszcze zostało. Powiedziano mi, że miałam szczęście, że przeżyłam. Duża ciężarówka przejechała na czerwonym świetle i uderzyła w bok mojego małego, kompaktowego samochodu od strony kierowcy. Pomimo zapiętych pasów bezpieczeństwa, lekarze twierdzą, że nie przeżyłabym, gdyby nie poduszki powietrzne. Przez pierwszy rok po wypadku starałam się żyć jak najlepiej i jak najszczęśliwiej. Cierpiałam jednak z powodu silnego bólu spowodowanego złamaniem kości ramiennej, złamaniem żeber i dwoma złamaniami biodra. 3 lata później ból nie ustąpił. Drugi rok wydawał się jednak gorszy. Miałam myśli samobójcze. Wszystko, co chciałam zrobić, to wrócić do tego miejsca, do tego życia, które było tak niesamowite, pełne miłości i radości. Mój syn, a później moja córka, były jedynymi osobami, które pozwalały mi żyć dalej. Byłam tu dla nich. Dziś, zaledwie 3 lata później, zaakceptowałam mój powrót na ziemię. Tęsknię za powrotem do mojego domu po życiu i walczę o znalezienie spokoju i szczęścia, dopóki mój czas tutaj nie dobiegnie końca. To była historia Karen Scheffer. Mam nadzieję, że przypadła Ci do gustu. Jeżeli tak, zostaw kciuka w górę pod tym filmem, napisz komentarz także, bo to pomaga w rozwoju tego kanału.
A po wszystkim zapraszam Cię do opisu. Tam są linki do Facebooka, zarówno do grupy, jak i do mojego fanpage'a. Z nich będziecie mogli dowiadywać się o wszystkich produkcjach, które pojawiają się na moim kanale niemal natychmiastowo. Bardzo serdecznie dziękuję za dobrze spędzony czas, znaczy mam taką nadzieję, że dobrze spędzony czas i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.